Dzień dobry moi drodzy, witam was Elżbieta, jesteście na kanale Elau Rękodzieło. Zapraszam was na nowy film. Miłego! Posprawdzajmy sobie nasze zapiski, czy wszystko już mamy przygotowane. To co zakreśliłam w kółeczku, to znaczy, że zrobiłam. Tutaj mamy do nabijania i zszywania już to jeszcze trochę. Projekt okładki, to też jeszcze chwilka. Przechodzimy na drugą stronę i w punkcie 14 mamy paski papierów od 6 mm do 1 cm. Tuszujemy i krokodylem wycinamy otworki. Tworzymy taśmę taką jak w drukarce igłowej. I pokażę wam, o co mi chodzi. Ja już tutaj przygotowałam sobie nożyczkami ząbkowanymi, wycięłam z jednej strony, potuszowałam, nakleiłam jeszcze kawałek przezroczystej bibułki, też potuszowane, i krokodylkiem ponacinałam otworeczki. Ale zaraz wam pokażę, o co to chodzi. Weźmiemy sobie naszego krokodyla. Oj, trzeba będzie już umyć matę, bo już widzę, że jest bardzo brudna. Żeby poszło szybciej, mam już potuszowane paski. Takie resztki, wiecie, które gdzieś tam nam schodzą. To jest zwykły papier kserograficzny, cieniutki, 80-gramowy. I popatrzcie, takie i takie. I tutaj mam, jak tuszuję, układam sobie, przeciągam i potem mokrą ściereczką jeszcze rozsmarowuję i wychodzą takie fajne smugi efekty. Okej, dobra. I teraz zobaczcie, tu jeszcze mam jeden i teraz mam też potuszowane, popatrzcie, drukowałam coś na bibule przezroczystej, na tej takiej, o, kalce technicznej takiej. I zostały mi takie paseczki. Jak ja tutaj poprzyklejam, a jeszcze potuszuję na przykład innym kolorem, to wychodzi bardzo fajnie. Te paski można jeszcze ponacinać. I teraz pokażę wam jeden fajny patent. Tylko może wezmę łyczka kawki. Jeden fajny patent. Miałam kiedyś taki trymer i pękły mi prowadnice. Na szczęście zorientowałam się bardzo szybko, żeby nie wyrzucać tych nożyków. One są bardzo fajne i takie naprawdę trwałe, nie to co w tym fiskarsie. Aha, właśnie, jakby ktoś chciał trymer fiskars, to za połowę ceny albo jeszcze mniej sprzedam. Po prostu nie mam gdzie tego trzymać, a ja go prawie nie używam. No więc zobaczcie, mam takie nożyki. Nożyk jeden jest do cięcia, drugi ma falę i trzeci jest do nacinania, czyli strąg, waw i skip. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. No ale dobra, Elka, co z tego, że masz nożyki, jak nie masz trymera? A trymer to mi wcale nie jest potrzebny. Odłóżmy na razie te paski, długopisy, krokodyle i zobaczcie. Mam tutaj niezawodną moją tablicę i to jest top numer jeden w mojej pracowni. To kupiłam sobie kiedyś do bigowania i tutaj mamy, i ona jest tak dokładna, że ja już ich nie widzę, ale jakby ktoś gdzieś widział w sklepie, to od razu kupujcie. Jedyny problem to jest, że ona jest tylko do 28 cm. No ale i popatrzcie, mam papier, układam sobie go tak sobie tu równiutko, o, do linijki, i muszę mieć płaską linijkę, dosyć taką płaską. I teraz tak, ten mój nożyk tnie w odległości od linijki 0,5 cm, czyli będzie mi ciął po tej linii. Muszę go tu dokładnie przycisnąć i jak ja go przyciskam, on płynie mi po linijce
i nic mi nie przechodzi. I zobaczcie, mam, no poruszyło mi się trochę. Weźmy teraz ten z tymi falami. To jest fajne do robienia znaczków, ja już Wam kiedyś pokazywałam. Przyciskam do linijki. Linijkę muszę mocno przycisnąć, żeby mi się nie poruszyło. Mocno docisnęłam. Haha! I zobaczcie. Przepięknie. No dobra, to teraz jeszcze możemy zrobić tak, aha, w odległości jednego, że możemy sobie tym skipem ponacinać blisko krawędzi jedzie. Oj, znowu mi uciekło. I zobaczcie, teraz jest tak, albo mogę sobie fajnie po tej krawędzi zgiąć. Widzicie? Idealnie, nie muszę bigować. To jest świetne do robienia różnego rodzaju pudełek z grubszym papierem. Delikatnie nam na wierzchu nacina. Ale jeśli to jest cieńszy papier, to mogę to od razu też, popatrzcie potem. Czyli wszelkiego rodzaju naklejki na papierze samoprzylepnym itp. Nie muszę już... O, docinam sobie i mam to docinane. Ha, 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 ha. Widzieliście takie cudo? No, to widzicie. Dobra, to teraz tak, odkładam. Zostawiam sobie te paseczki. Zużyjemy je. Weźmy sobie teraz jakiś tutaj papier nie za szeroki, brązowy. I możemy ponaklejać to, co już mamy. No i teraz bierzemy krokodylka i w zależności od tego, jakiej mamy szerokości, możemy robić, pokażę Wam, małe otworki lub większe otworki. O. Widać? Widać. Porobimy sobie teraz większe. Jest jeszcze mokre. Więc trochę nam to, zobaczę z drugiej strony, jak będę robiła, czy będzie lepiej. Lepiej, dobra. Czyli ten miękki papier powinien być od góry. O, pokażę Wam różnicę. Mokre jest jeszcze od kleju. Ale zobaczcie, tu. I z tej strony widać, tu są poszarpane, tu są okrąglutkie, więc trzeba dać, żeby to doschło, nie od razu takie mokre, niech doschnie. No i mamy taką taśmę, zobaczcie. Ok, zobaczcie, jeśli macie bigowanie, no takie urządzenie do robienia tych, możecie sobie zrobić. Ja wykorzystałam kartki z kalendarza. I tutaj na przykład jest z taką zielenią, tutaj są, dobrałam kolory i pokażę Wam na jednym, bo tak wczoraj jeszcze myślałam, jak to wygląda i już szukam, szukam, szukam. O, zobaczcie. Tak mówiliśmy, że będziemy dekorować, dekorować, dekorować. Proszę bardzo, na kawałek tuszowanego papieru. Zrobiłam już książeczkę i to, co wytłaczaliśmy i malowaliśmy, tuszowaliśmy, widzicie? Teraz poprzyklejane jest tu ten element z kalendarza, naklejki różniaste. Tu jest zrobiona kieszonka, taka malutka, o, zobaczcie, z paska papieru. To jeszcze fajnie by było, jakbyśmy to zszyli, ale maszyna pójdzie w ruch za jakiś czas. I tutaj możemy sobie coś wkładać. Tu jest przyklejony jakiś taki kawałeczek, jeszcze kawałek papieru. Tutaj mamy kieszonkę. O. I tak możemy wykorzystywać... drugą stronę raczej. I tak możemy wykorzystywać te resztki, które mamy, czyli albo z krokodyla robienie tych kółeczek. Zobaczcie,
całkiem inaczej fajny efekt będzie, o, szczególnie na jasnym będzie widać. Możemy potuszować, podłożyć jeszcze coś pod spód innego, na przykład czerwonego, więc to będzie fajnie wyglądało. Wykorzystujmy, nie bójmy się. Na razie odkładam. No i ja teraz porobię trochę tych pasków, a Wy sobie idźcie i zróbcie kawusię, bo czeka Was dużo siedzenia dzisiaj ze mną. To co? Jeszcze raz, zobaczcie. Pasek papieru i naklejony na środku jakiś element. A potem krokodylkiem wykonane otworki. Pasek papieru potuszowany i naklejony drugi, na przykład z kalendarza, z tymi otworkami. Jeśli macie to urządzenie, bikownica? Tak mi się wydaje, że to jest bikownica, ale jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Tu jest same tuszowanie i naklejona cienki paseczek potuszowanej też kalki technicznej i zrobione otworki. Tutaj mamy i zobaczcie. Jest. Zobaczcie. Wykorzystałam kawałek starej chińskiej gazety, który był już przeze mnie kiedyś pomalowany kawą i powycinałam linijki i ponaklejałam, a także te z szachownice z krzyżówki. I zobaczcie, jakie fajne powstało. Tutaj jest kolejny z tej chińskiej strony, czyli znaczki chińskie. Ostrość poproszę. Teraz jest ostrość i zobaczcie, znaczki poprzyklejane. Tutaj mamy poprzyklejane na kalkę znowu te paseczki, które przed tym wycinam z Wami tymi trymerkami. I tutaj mamy jakieś takie, o, resztki na kalkę znowu. No i teraz czas zrobić kółeczka. Wiadomo, że jeśli paseczek jest cieniutki, to nie będziemy robić grubszych. Tutaj mamy cienki, więc zrobimy sobie delikatne. To już ten klej mi na tyle wysechł i sobie tak po prostu przesuwam i mam nadzieję, że Wy widzicie. Może tu zapalę coś, żebyście lepiej widzieli. No, niby na dworze jest lato, ale dzisiaj nie ma pełnego słońca, chociaż ja tu nigdy nie mam słońca, bo mam od takiej północno-wschodniej strony, gdzie słońce w ogóle nigdy do mnie nie dociera. Odbija mi się tylko od okien sąsiadów. No, ja Wam tak z Wami tutaj jeszcze jedno, żebyście mi nie mówili, że ja Wam nie pokazałam. O! I zobaczcie. Tak, wezmę teraz do ręki i Wam pokażę, jaki piękny paseczek nam wyszedł. Tak, tu mamy kolejny paseczek. Zobaczcie. Cudowny. Cudowne to jest. No, tu mamy ten, który robiłam już dużo wcześniej. Czyli jest troszeczkę wycięty pasek nożyczkami ząbkowanymi. Potuszowany papier. Ponaklejane coś tam. I proszę bardzo. Tak, robimy sobie takie paseczki, wycinamy i uwierzcie mi, to jest przepiękna dekoracja, naprawdę. No, ale to Iwa mnie tego nauczyła. Iwa, nikt inny. Ale Iwa wykorzystywała paski z drukarki tej igłowej, które kiedyś były. Ja nie mam, kiedyś w pracy było i miałam takie, ale kto by pomyślał, żeby to zbierać, prawda? Więc radzimy sobie jak możemy. Jeżeli macie bigownicę, robicie sobie sami bigownicą. Jeżeli nie macie, macie krokodylka, możecie to zrobić sobie dziurkaczem takim biurowym, prawda? To już wszystko zależy od Was. Dobra, to paski mamy zrobione. Czas na kolejną rzecz. Popatrzcie, to kolejny punkt
możemy odhaczyć. Paski papierów wykonane. Zapakowałam je sobie tutaj ładnie. Oprócz tego zapakowałam sobie te, które tam miałam wycięte, żebym miała w jednym miejscu. I wszystkie małe, cienkie paseczki z papierów skrapowych, które gdzieś tam, to nie, no wiecie, na razie te, które najbliżej były, zapakowałam i to wszystko jest tu, w jednym miejscu. Więc ja już sobie odhaczam, że ten element mam przygotowany. Mam nadzieję, że mi ta ilość wystarczy, bo akurat ten notesik nie będzie zbyt duży. A jak mi braknie, to już wiemy, jak sobie dorobić. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przygotować paski papierów szerokości około 6 cm, długości 13-13,5. Przy pomocy dziurkacza robić tagi na do kieszonek w kopertach okładka. Aha, wiecie, o co chodzi? Już Wam mówię. Ja przygotowałam sobie jednego tagusia, ale on jest zbyt romantyczny, ale powiem Wam, o co chodzi. Tą kieszonkę przednią, którą zrobiliśmy, pamiętacie, ona ma raz, dwa i tu taką małą kieszeń. I tu właśnie na notatki takie tagusie chciałam, żeby były. O, ich tutaj może wejdzie trzy. Wydaje mi się, że nawet może być trochę szerszy, więc zrobimy kilku szerokości. O, i one sobie tutaj wchodzą. Potem wejdzie nam jeszcze tutaj do tej kieszeni duże. I ja to chyba podkleję jeszcze i później tutaj jeszcze jeden duży. Te tagusie też fajnie będą wyglądały, jak będziemy wkładać je tutaj na przykład. O, zobaczcie, tu nie, ale jak tu będziemy mieli kieszenie, o, to takie szerokie, też tam gdzieś ten taguś zrobi nam robotę, prawda? No więc dobra, to jest zbyt romantyczne, to nie jest do tego, więc ja teraz przeszukuję wszystkie, jakie mam. I słuchajcie, jak robicie zakupy, albo jak tworzę gumy, tworzycie ITP, zawsze zostają nam jakieś paski. Tutaj nawet mam jeszcze z kawałkiem maski, którą robiłam do tej kartki ślubnej. Jakieś resztki wyrwane, więc to wszystko na pewno nam tu będzie pasowało. Teraz, żeby to nie było zbyt romantyczne, bo ja nie chcę. Ha, to też jest i słuchajcie, mogłoby być. Nie chcę, żeby to było takie romantyczne, więc wybiorę sobie. Tu już mam szczepiony. Taki jeden. Może być, taki może być. Nie chcę takich podwójnych. No, ostatecznie ten i ten. Dobra, to już się powtarzają. Ten zielony mógłby być, ale on jest z tyłu pod z tymi. Ja go sobie zostawię. Niebieski, nie błyszczące, nie fioletowy z kwiatkami, też nie. Zostawmy taki, no o, ale to za bardzo błyszczy. Zobaczcie, wszystkie te paseczki. I teraz tak, robiąc zakupy dostajecie gratisiki. No pewnie, że tak. Zbieram sobie wszystkie w jedno miejsce. No i teraz jak znalazł. Przeważnie Craft O'Clock morskie, to się przyda do morskiego. To nie, to zbyt romantyczne, morskie drinki to też nie, kwiaty też nie, koronki są z tymi drinkami, ten zielony mógłby być, Green Mood, tu motyle, te koronki to są z tym i to z tym, to nie, te już mi nie pasują. Ech. Dobra, zróbmy z tych. Mamy tutaj kilka wielkości. No i teraz co? No teraz musimy mieć tak. Ja jestem szczęśliwą posiadaczką. A Wy pewnie też macie nożyczki zwykłe. Odetniemy sobie. I teraz tak, jak robiliśmy te paski, pamiętacie? Takie paski też fajnie można wykorzystać do prac z Junk Journalem. Ten dziurkacz
jest przystosowany na trzy szerokości. 1,5 cala, 2 cale i 2,5 cala. Ale jeśli mamy między jednym a drugim, jedną a drugą wielkością, to tylko wystarczy, jak równiutko ułożymy i proszę bardzo, mamy. Więc sobie teraz porobimy końcówki. Zrobię z tych wszystkich, które tutaj mam. Zobaczymy, czy ten zielony mi się zmieści. Jest trochę szerszy niż 2,5 cala. Okej. Okay. Widzicie? A co z tego? A my sobie teraz dotniemy. Ważne, że mamy wykonane robotę na środku. O! I proszę bardzo, jest szerszy? Jest. Mam nawet tutaj jeszcze z tą maską. I teraz co? To zobaczcie, jakie piękne kształty i te kółka mogą nam służyć do shaker boxa, więc też możemy je sobie zbierać, a te mogą nam służyć na jakieś fajne narożniki do, zobaczcie, nawet jeśli mamy i taką kopertkę i tu przykleimy, o, na przykład, to te okienko robi nam się już całkiem inne, prawda? Więc ja nie wyrzucam takich rzeczy, zbieram je, na przykład wszelkie kółeczka, zbieram sobie tutaj, o, do takiego małego pojemniczka. Dobra, potrzebny nam jeszcze będzie drugi dziurkacz, taki lub taki, do robienia zaokrągleń na naszych tagusiach. Pokażę Wam, jaka jest różnica. Weźmy taki jakiś ładniejszy. Bo różnią się trochę, tak mi się wydaje. Ale... O, ale tego zrobiłam krzywo. Ha, ha, ha. A Wy mi nic nie mówicie. To już tak wyjdzie. Ale zobaczcie. Widzicie? Ten... wcale nie, one są takie same. A, mnie okłamali. Myślałam, że mam, widzicie, idealne. Pokażę Wam jeszcze z tej strony. O, idealnie się nakrywają, czyli ten i ten robi takie same namłuki. Tym mi jest wygodniej, więc będę robiła tym. Tu mogę bardziej precyzyjniej. O, więc teraz sobie porobię, aby się popatrzcie. Przyspieszenie filmiku. Mamy. Zanim przystąpimy do dalszej pracy, mamy już wszystkie zaokrąglone brzegi. Trzeba się zabrać do potuszowania wszystkich krawędzi, więc żmudna praca zabiera trochę czasu, ale uwierzcie mi, kiedy nie widać tych białych krawędzi, na czym Wam tu pokazać, o, i nawet z tej drugiej strony posmarujemy go, pokażę Wam, na tym jednym, to robi się nam od razu całkiem inaczej. Ja tak macham solidnie, to gdzie jest ta biała część. Dobra, teraz jeszcze po tej stronie. Nie tylko końcówki, jak widzicie, ale czasem zajeżdżam trochę dalej. O! O, taki jest wytuszowany. I teraz tutaj też jeszcze podziewnimy. I teraz tak, możemy tutaj ozdabiać. Ja mam powycinane kółka. Jak już potuszujemy takiego tagusia, ja powycinałam sobie, mam dwa dziurkacze, jeden dziurkacz, o, 2 i 2, a ten ma chyba 1,6, ale ja już Wam powiem, ile w centymetrach, tak, to jest 1,6, a ten ma kółeczko 2 i 2, i powiem Wam, te 1,6 jest idealne, robi takie ładne, o,
Takie ładniusie. I teraz w zależności od tego, zobaczcie, możemy sobie tutaj zrobić z kwiatuszkiem, tak? Możemy sobie zrobić wykończone kółeczkiem, dużym kwiatuszkiem, małym kółeczkiem. Ja wybiorę sobie z brązem i te małe kółka brązowe. No dobra, potuszowane. To przy tym jednym tagusiu już zrobimy do końca. Teraz robię duży otworek na środku małego kółeczka i będę przyklejała tu. O! I z drugiej strony również. Chociaż z drugiej strony może nie. Chociaż też będzie fajnie. Zaraz zobaczymy. Mniej więcej to jest tak małe, że teraz mi trudno robić dziurkę na środku, ale jakoś się udało. Ok, mamy. Mamy. No i teraz tak, klej. I możemy tutaj dodawać nit, ale nie musimy. Jak już przykleimy i będzie to ładnie zrobione, to nie musimy przyklejać nita, ale możemy z jednej strony i z drugiej strony. Ten papier brązowy jest 300 gramowy, więc to jest naprawdę solidne i ja już tutaj, jeśli dam z dwóch stron, nie muszę nitować, ale jest. I zobaczcie, tu jest z nitem, a tu jest bez nita i też wygląda super, więc ja bardzo polecam ten dziurkacz 1,6. Myślałam, że będzie za duży, jest idealny do robienia otworków w tagusiach. Ja teraz porobię sobie wszystkie tagusie, bo najpierw musimy je, tak jak już mówiłam, potuszować i poprzyklejać te, a potem w razie czego jeszcze będziemy mogli ozdabiać.